Hej, z tej strony ja, czyli Alien po tamtej jesteście wy. Słuchajcie, czy mieliście kiedyś taką sytuację, gdzie na Facebooku wyświetlały wam się reklamy? Oczywiście, że tak. Każdy tak miał. Niestety nawet Adblock tego nie blokuje, ale dzisiaj nie o tym. Dlatego, że kupiłem coś z reklamy na Facebooku. Jest! To działa! Po prostu pewnego dnia coś wpadło mi w oko, jak scrollowałem Facebooka. Chcecie wiedzieć, co to było? Takie oto pudło, nic specjalnego, a w nim... a co w środku? No właśnie, paragon fiskalny. Tak, paragon fiskalny, ale to nas nie interesuje. Właściwie nie wiem, dlaczego to kupiłem. Chyba chciałem poczuć się trochę jak dziecko. Więc bez zbędnego gadania... Magic Trucks! Wyobraźcie sobie samochodziki na baterie jeżdżące po torze, który świeci. Ale poczekajcie. To nie są takie zwykłe samochody. I to nie jest taki zwykły... Dobra, samochody są zwykłe. Ale tor już nie jest. Chcecie wiedzieć dlaczego? Już wam pokazuję. Rozpakujmy może pierwsze opakowanie, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie. To są takie właśnie świecące tory w nocy. Cała magia tych torów polega na tym, że one się wyginają w każdą stronę. Możecie podczas... jak sobie samochodziki jeżdżą po tym torze, autentycznie układać, przekładać, zmieniać ich tor jazdy. Nie pozostało mi nic innego, jak po prostu poskładać jakiś kosmiczny tor tutaj dookoła mojego otoczenia i pokazać wam, jak to śmiga. Baterie mam, samochodziki mam, wszystko mam. Wyobraźcie sobie, że w jednym secie jest 220 świecących pieces, czyli sztuk torów. Coś mi się wierzyć nie chce, chociaż samochodziki wyglądają tak. Nie jest to nic jakiegoś super bajer, po prostu tu się je włącza i on jedzie. Zobaczymy, jak śmiga. Ale czy to naprawdę jest 220 pieces? No chyba wygląda na tyle. Wygląda na tyle. A ja kupiłem aż 3 opakowania. Więc jedziemy. Jeszcze do końca nie wiem, jak to się łączy, ale to chyba trudne nie powinno być. Po prostu wpina się jeden tor w drugi, obsa, dbając o jakieś tam szczegóły. Nie, okej, to jest niesamowicie proste. Połączę w takim razie kolorystycznie każdy z torów, aby to fajnie wyglądało, prezentowało. Ej, nice, to jest bardzo proste. Serio, nie pamiętam absolutnie linku do tego, ale to jest, uważam, naprawdę fajna zabawka dla dzieci. Jeśli macie kogoś młodszego w rodzinie i chcecie im coś takiego sprezentować, myślę, że to naprawdę może zdać egzamin. Ale zanim potwierdzimy to, musimy najpierw złożyć tor i przetestować. Więc let's go! Ja już się dobrze bawię. Tor wygląda następująco, zaraz go tutaj połączę i puszczę samochodzik, zobaczymy, czy to w ogóle zdaje egzamin i czy to śmiga. Następnie stworzę tor po całym tutaj salonie i trzymam kciuki, że zabawka po prostu będzie warta swojej ceny. A była stosunkowo niedroga. Okej, pierwsza próba w takim razie. Mamy tor, mamy samochodzik. Wszystko powinno działać. Odpalamy i jazda. Okej. Wydaje mi się, że to trzeba odwrotnie, bo ta banda jest o wiele szersza wewnętrzna niż zewnętrzna. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien, zaraz zobaczymy. One są takie same, samochodzik ma jednak pewne problemy, żeby się utrzymać tutaj na torze. Chyba jestem pomału zawiedziony. Ale ja się tak łatwo nie poddam i zaraz puścimy tą bestię po dłuższym torze. Składając ten tor już zrozumiałem, co mieli na myśli, że jest 220 części. Ja myślałem, że te sekcje kolorystyczne, które były dodatkowo jeszcze podzielone na pewne części, to będzie ich 220, ale jak się okazuje, to 220 części jest tylko takich, małych. Okej, nie jestem zawiedziony, po prostu źle zrozumiałem
co mieli na myśli. Okej, okay, wykombinowałem coś, co może zadziałać i nie wykoleić naszego samochodziku z toru. Jest! To działa! To działa! To naprawdę działa! Jeśli nie oczekujecie od tej zabawki wiele, to zdaje egzamin w pewnym stopniu. Przetestujmy to jeszcze raz. Generalnie nie wiem, co o tej zabawce myśleć. Jest spoko, ale mam wrażenie, że jednak nie działa tak dobrze, jak to było pokazane na reklamie. Czy bym kupił to ponownie? To mogę wam powiedzieć w kolejnym odcinku, jeśli takowy będziecie chcieli. Ułożyłbym z tych wszystkich trzech pudeł jeden wielki tor gdzieś przez kuchnię, przez salon i przez inne tutaj pomieszczenia. No i wtedy faktycznie przetestował z innymi samochodami, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Na chwilę obecną powiem, że no nie wiem, no sprawiło mi przyjemność układanie tego i puszczanie samochodziku przez krzesła. Także moi drodzy, jeśli chcecie tego typu odcinek, dajcie łapkę w górę. Myślę, że jak będzie tak z 10 tysięcy łapek w górę, to polecimy z torem przez wszystkie pomieszczenia w moim pokoju. Zrobimy jakiś taki mały montaż tego badziewia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście nie zapomnijcie dać znać w komentarzach. Ja się teraz z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Pa! Ała.